Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Znowu ja, znowu moja piękna morda z moim włosiem tutaj pozostałym. Wyglądam jak jakiś Turek. Dobra, teraz odnośnie strojów. Zabawimy się strojami drop. Watch out, kurna. Okej, okay, czyli tak. Drop. Tuning. O, ale z angielskiego pojechałem. Dobra. I teraz właśnie, jak to zrobić, żeby teraz to się zorientować, o co w tym całym przedstawieniu chodzi. Tutaj podstawową wersją z tego stroju, w jakim się zajmujemy i z jakiego będziemy dropować, to właśnie będzie ten standard E. Czyli jeśli tutaj narysuję sobie symbolicznie, że to jest ten zerowy próg, to jest ten siodełko, gdzie struny sobie leżą. To są te nasze struny, mniej lub więcej. Najgrubsza struna E, A, D, G, B, E. Wszystko widać. No i teraz, no tak, pierwsza struna, szósta struna. No i teraz ludziska, no kurde, zrobić drop, no kurde, flak, jak tutaj zadziałać, jak tutaj się tutaj zorientować, no ludzie, pomocy, helpa. Na przykład jeśli mamy drop D, o, drop D, prosta sprawa, drop D. Tutaj chodzi drop, czyli z angielskiego, nie wiem, upuszczać, opuszczać, spuszczać, kurde, nie wiem jak to tam przetłumaczyć. Drop robimy, czyli opuszczamy. O ile? O dwa progi. Dwa progi. Najgrubszą strunę, czyli szósta struna E. O dwa progi w dół. Czyli jeśli mamy E, oczywiście musicie znać skalę chromatyczną. Zapraszam do lekcji o skali chromatycznej. Chromatyka. Wyszedłem poza kadraż. Przepraszam. Musicie wiedzieć, że przed E jest dis, przed dis jest D. Czyli jak tutaj sobie wypiszę na strunie jakby tej najgrubszej, którą mamy, dźwięki, które są wcześniej, czyli mamy dis, D, cis, C. Podpowiadajcie dalej, co było wcześniej. B, czy tam H, AIS. Mam nadzieję, że to wszystko widać, ale mam koślawe litery. I teraz właśnie, mamy w tym stroju aktualnie mamy dźwięk E, czyli muszę obniżyć go, no drop D, o dwa progi, najgrubszą strunę, o dwa progi, czyli jeden, drugi. Czyli teraz w tym stroju zrobi się nam tak, że będziemy mieć D, A, D, czyli zamiast E będzie po prostu D. D, A, D, G, B, E. Ale tutaj mogę jeszcze zaznaczyć tym, żeby sobie nie zaświnić. O, D. Czyli to jest ten dźwięk zdropowany. Jeśli na przykład mamy, załóżmy, nie wiem, jest gdzieś powiedziane drop A, załóżmy, albo jakieś, nie wiem, weźmy jakiś przykład jeszcze dodatkowo, żebyśmy wspólnie spróbowali zrobić. Na przykład, nie wiem, jaki tutaj możemy... No to powiedzmy na przykład drop A. No dobra, niech będzie drop A. Jesteśmy takimi hardkorami, to będziemy drop A robić. Czyli tak, drop A. Nie wiem, czy to już powiedziałem, ale chyba tak. Zawsze to dropowanie dotyczy się stroju standardowego, czyli pozostałe struny mamy w stroju standardowym. Tutaj chyba urwałem A. Zobaczymy, czy urwałem, czy nie, czy zmazałem tylko. Tutaj tak, A, czyli wszystko się tyczy stroju standardowego. Czyli możemy zrobić coś takiego. Jeśli mamy strój powiedziany, że mamy zrobić drop A, czyli wiemy, że tak jak w tym wcześniejszym przypadku miał być drop D, czyli D oznacza dźwięk, który był jakby zdropowany, czyli ten, który ma być zastąpiony, czyli było D, no nie? Jeśli mamy zrobić drop A, czyli ten A to jest ten dźwięk obniżony, czyli on wcześniej był inny, czyli wcześniej był dźwiękiem B, czyli na przykład sobie zrobimy, o, zupełnie inaczej.
Weźmiemy sobie na przykład z tabelki dźwięki, jakie mielibyśmy w standardowym stroju. O, to byłoby tak. B, E, A, znowu to koślawe litery. A, D. Coż tu jeszcze mamy? Fis. O kurde, Fis i B. No i teraz na przykład mamy drop A, czyli najgrubsza struna. Struna szósta, czyli tutaj właściwie no, nie szósta E, ale ogólnie struna szósta. Struna, o napiszę. Wiem, że to będzie szósta struna, ale nadziubany. Szósta struna. Znaczy, że to ma być drop A. Szósta struna ma być obniżona, zdropowana do A. Czyli po prostu mamy w ten sposób o A. Czyli A, E, A, D, Fis, B. Teraz na przykład jeśli mamy, nie wiem, jakiś załóżmy drop C, czyli teraz mielibyśmy jeszcze inny jeszcze, o jeszcze to sobie zmarzymy, drop C. Czyli to, jak to było, pamiętacie, czyli struna najgrubsza struna ma być obniżona o dwa progi, czyli 2,5 tony, ma być dźwiękiem C. Czyli dźwiękiem no, najgrubszej strunie, albo zrobię jeszcze, o szczerze, zrobię większe litery, o C, C i teraz jakie miały być pozostałe dźwięki? No teraz C, Cis, D, no to było w standardowym, o właśnie, że to napisałem, w standardowym stroju byłoby tak, D, G, C, F, A, FA, D. Czyli teraz jeśli mamy zrobić drop C, czyli o 2,5 tony, czyli 2 progi w tą stronę, czyli wiecie, tu by ma być Cis, a tu będzie C. Czyli niech sobie to troszeczkę podeschnie. Czyli co? CGC, FAD. No i tak można się bawić w nieskończoność. Wiem, że to jest dla większości z Was być może oczywiste, być może nieoczywiste, ja się tutaj wcale nie chcę wymądrzeć. Jak widzicie, sam się czasem zacinam. Jednak przy robieniu tych lekcji sam sobie pewne rzeczy wyjaśniam i naprostowywuję. Także no, myślę, że to było w miarę jakoś pomocne. Jakby coś się działo, to piszcie komentarze. Ale łapek w dół możecie nie dawać, bo będę się smutać. Dobra, także w takim razie do zobaczenia.